Co było przyczyną krwawych porachunków w konspiracji tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego? 3 lipca 1944 roku do prywatnej kliniki Omega w Warszawie trafia 56-letni, częściowo sparaliżowany mężczyzna. Lekarze diagnozują u niego ostre zapalenie nerwów obwodowych, którego przyczyną może być zatrucie nieznaną substancją. Pacjentem jest Józef Redinger, były doradca generała Sikorskiego i szara eminencja londyńskiego rządu. 3 miesiące wcześniej został zrzucony na spadochronie pod Warszawą razem z innym kurierem, Markiem Celtem. Jego przyjazd wywołał lawinę zdarzeń, które do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. Kim był Redinger? Urodzony w Krakowie, w żydowskiej, zasymilowanej rodzinie, większą część życia spędził za granicą, doradzając różnym rządom i organizacjom. Uważano, że jest masonem i to z najwyższym, 33 stopniem wtajemniczenia, a do tego współpracownikiem kilku wywiadów. Gdy po klęsce Francji rząd i armia generała Sikorskiego utknęły w okolicach Libourne, to właśnie Redinger przekonał Churchilla do ich ewakuacji do Wielkiej Brytanii. Stał się najważniejszym doradcą Sikorskiego i, jak powszechnie uważano, współautorem jego porozumienia ze Stalinem. Jednocześnie był ceniony za bystry umysł i zdolność realistycznej oceny sytuacji. A tego właśnie potrzebowali premierzy Mikołajczyk i Churchill, z których inspiracji Redinger wyjechał do Warszawy. Na początku 1944 roku, niedługo po zakończeniu konferencji w Teheranie, pojawiły się sygnały, że polskie wojsko na zachodzie może zbuntować się przeciwko Londynowi w przypadku zaakceptowania ustaleń Wielkiej Trójki. Konferencja przypieczętowała bowiem sprawę wschodnich granic Polski, a także udziału komunistów w jej powojennym rządzie. 30 stycznia generał Anders wysłał tajny rozkaz do szefa Biura Informacji i Propagandy II Korpusu Józefa Czapskiego, w którym wspomniał o wyprowadzeniu posłuszeństwa rządowi Mikołajczyka. Przeciwko akceptacji ustaleń z Teheranu był też sztab naczelny wodza generała Sosnkowskiego. Ostatnią nadzieją na zawarcie jakiejś formy kompromisu była działająca w kraju konspiracja. Brytyjczycy nie mieli pojęcia, jakie nastroje panują w okupowanej Polsce, a także w kierownictwie Armii Krajowej. Ich wywiad pozostawił Polakom dużą samodzielność i nie miał w Polsce żadnej własnej siatki, a nawet obserwatora. Churchill wiedział, że informacje, które otrzymuje, są już przefiltrowane przez polski wywiad wojskowy Dwójkę. Podobnie jak premier Mikołajczyk skonfliktowany z generałem Sosnkowskim. Wysłanie Redingera było więc nadzieją na zdobycie obiektywnych informacji, a może także przekonania wpływowych osób w kraju do zaakceptowania ustaleń Teheranu. Ani Churchill, ani Mikołajczyk nie zdawali sobie sprawy, że nastroje w Warszawie są jeszcze bardziej radykalne niż w drugim korpusie. Do tego postanowili utajnić cel misji zarówno przed generałem Sosnkowskim, jak i prezydentem Raczkiewiczem. To jeszcze bardziej wzmogło podejrzenia Dwójki, która, jak się okazało, cały czas śledziła przebieg wyprawy. Kiedy tylko Redinger zjawił się w Bari, skąd miał wylecieć do Polski, do sztabu naczelnego wodza natychmiast poszedł meldunek majora Utnika o rozpoczęciu misji. Z Londynu przekazał go do Warszawy szef oddziału operacyjnego sztabu NW, pułkownik Demel, z komentarzem, że Redinger to człowiek, który przygotowywał układ polsko-sowiecki i będzie agitował za ustępstwami wobec Stalina oraz przygotowywał grunt pod wspólny rząd Mikołajczyka z komunistami. Depesza dotarła do pułkownika Kazimierza Iranka Osmeckiego, szefa wywiadu Komendy Głównej AK, z wyraźną sugestią, że po przylocie do Polski należy Redingera zlikwidować i przejąć przewożone przez niego dokumenty. Zanim więc Salamander, bo taki kryptonim nadano misji Redingera, stanął na polskiej ziemi, miał już wydany na siebie wyrok śmierci. Komendant Główny AK Tadeusz Komorowski-Bur sprzeciwił się jednak egzekucji Redingera i przydzielił mu ochronę. Bur był przeciwny politycznemu zabójstwu inspirowanemu przez Londyn. Niewykluczone, że wyczyn 56-letniego Redingera, który w drodze do kraju pierwszy raz w życiu skakał ze spadochronem i to bez żadnego przeszkolenia, wzbudził po prostu szacunek Bora. Szybko jednak sprawy wymknęły się spod kontroli. Ochrona została zdjęta w niejasnych okolicznościach, a za Redingerem zaczęło węszyć gestapo, co wskazywało na to, że ktoś próbuje go wyeliminować rękami Niemców. Kolejnej próby mieli dokonać ludzie ze środowiska Narodowych Sił Zbrojnych. Redinger uniknął jednak zamachu w porę ostrzeżony. Po miesiącu pobytu w Warszawie Redinger ukrył się w okolicach Krakowa, gdzie 3 tygodnie czekał na przylot samolotu, który miał zabrać go do bazy w Bari. Kiedy jednak maszyna wylądowała w nocy z 29 na 30 maja, Redinger spóźnił się na odlot. Był to wynik celowego działania, by uniemożliwić wyjazd i zlikwidować go w kraju. Próba zamachu miała miejsce już chwilę po opuszczeniu lądowiska. Bryczka wioząca Redingera wywróciła się, jednak nie odniósł on poważnych obrażeń.
Kolejnego częściowo udanego zamachu na Rettingera dokonała kilka tygodni później 36-letnia Izabela Chorodecka z komórki likwidacji kontrwywiadu AK, referatu 993 W, tak zwanego wapiennika. Chorodecka nie powiedziała dokładnie, jakiej substancji użyła, jednak musiały to być albo bakterie wąglika, którymi obsypała ubranie Rettingera, albo tak zwana sacharyna Q. Obie te trucizny powodują podobne objawy i były używane przez komórkę likwidacyjną 993W. Dzięki staraniom lekarzy z Omegi Rettinger przeżył, chociaż spowodowany zapaleniem nerwów niedowład kończyn pozostał mu do końca życia. Nie był to jednak koniec zamachów. W tym samym czasie zaczęli ginąć ludzie, z którymi Rettinger miał kontakt w Warszawie. Zabójstw dokonała grupa Andrzeja Odolińskiego, pseudonim Sudeczko, zajmująca się napadami rabunkowymi na Niemców, ale świadcząca też usługi dla podziemia jako oddział egzekucyjny. 12 dni później ci sami ludzie zastrzelili masona Jana Korwin-Czarnomskiego, który też spotkał się z Rettingerem. Dziś wiadomo, że zleceniodawcą była działająca wewnątrz kontrwywiadu AK grupa, która postawiła sobie za cel oczyszczenie podziemia z Żydów, masonów i komunistów. Na jej czele stał 38-letni Witold Bieńkowski. Działał on na własną rękę, bez rozkazu komendy głównej AK. Na liście celów grupy był też sam Salamander oraz kilka innych osób, które się z nim spotkały. Józef Rettinger, ciężko chory, ewakuował się z Polski 25 lipca 1944 roku. Wiele wskazuje na to, że w Polsce polowało na niego kilka różnych grup. Atmosfera tajemniczości, jaką otoczona była misja, a także czarna legenda Rettingera spowodowały paniczną reakcję prawicowej części podziemia oraz otwarty konflikt pomiędzy kontrwywiadem a posądzanym o lewicowe sympatie Biurem Informacji i Propagandy KGAK. Misja Salamandra nie przyniosła żadnych politycznych efektów, a kilka miesięcy później Armia Krajowa przestała istnieć.